Pierwszy prawdziwy etap przebudowy instalacji na off-grid zakończony. Więc tak, maniek uruchomiony. Pracuje ze słońca w tej chwili 2,3 kW. Obciążenie około 1 kW w domu. Ładowanie baterii 20 amperów. Do baterii przewód prowadzi. Nad drzwiami i tutaj przy drugiej ścianie mamy nasz stary, dobry, dobrze znany wózek off-gridowy. W środku dwa banki ogniw, w sumie około 17 kWh magazynu. A tutaj w pierwszym etapie rozdzielnica, wyjście z falownika podawane jest na to gniazdko, idzie tym przewodem do gniazdka w mini rozdzielnicy trójfazowej, wtyczka trójfazowa ze zwartymi fazami i całość idzie do ściany, a w ścianie przewód łączący rozdzielnicę główną domu z tą rozdzielniczką w kotłowni. I na tą chwilę tak jest zasilanie doprowadzone do całego domu. W drugim etapie będziemy mieć przebudowę rozdzielnicy głównej, tak aby można było ustawić dwa tryby pracy, czyli tryb pracy grid, gdzie z rozdzielnicy głównej trójfazówka idzie na ewentualne odbiory trójfazowe w kotłowni. No mamy kilka tam urządzeń, które potrzebują od czasu do czasu trójfazówki. A w drugim trybie pracy będzie to off-grid, czyli do AC-in doprowadzone z rozdzielnicy głównej do tej rozdzielniczki i przez ten włącznik do falownika. Natomiast dwoma drugimi przewodami łączącymi dwie rozdzielnice wróci nam AC-out z tego wyłącznika poprzez różnicówkę, która jest na wyjściu falownika. Wróci sobie na rozdzielnię główną i tam będzie rozprowadzona na wszystkie odbiorniki w domu. Także tak to wygląda na tę chwilę. Maniek pracuje. Skubaniec cały czas wieje. Wentylatory chodzą cały czas praktycznie. Chociaż wychodzi chłodne powietrze z nich. Nic się wielkiego nie dzieje, no ale trochę hałasuje. No ale dobra, to jest kotłownia, oddzielona od domu. Nikt o to nie dba. Także na razie tyle.